Dobra, udostępniam ekran. Już będziemy mogli zaczynać. Dobrze, witam Państwa. Dzisiaj dokończenie spraw związanych z prologiem. Tak, skończyliśmy przypomnienie szybkie, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, znaczy na zeszłym wykładzie. Opowiadaliśmy o algorytmie rezolucji, tak? Który SLD rezolucji, tak? I który możemy przebieg takiego algorytmu, przebieg rezolucji możemy przedstawić przy pomocy drzewa, gdzie w korzeniu jest początkowe zapytanie, a potomkowie klauzuli odpowiadają możliwym wyborom klauzul dla wybranego atomu. Tak? I tutaj będziemy zawsze wybierać, zaczynać od skrajnego lewego atomu. I tak musimy przejść wszystkie, tak? I teraz każda z gałęzi takiego drzewa może się kończyć w jakiś sposób, kończyć się sukcesem i wtedy z podstawieniem, tak? I wtedy jakby wynikiem, odpowiedzią jest złożenie wszystkich podstawień po kolei, które doszliśmy od korzenia, tak? To jest tak zwana odpowiedź obliczona. Może się kończyć porażką, w sytuacji, kiedy nie ma uzgadnialnych klauzul dla danego atomu celu. No i oczywiście sytuacja taka może się zdarzyć, że ta gałąź może być nieskończona. Widzieliśmy taki prosty przykład, tak, dla prostego drzewa poszukiwań dla tego event, tak, że zero jest parzyste i jeżeli Y jest parzyste, to następnika Y jest parzyste. No i próbowaliśmy zrobić zapytanie E od X, tak? I no to możemy zawsze wybrać w każdej sytuacji, jeżeli mamy w pierwszy atom celu, a tutaj akurat zawsze będzie tak, że jest jeden atom celu tylko, jeżeli atom celu jest w postaci E od zmiennej, tak, to możemy dopasować dwie klauzule, czyli każdy taki wierzchołek, w którym pierwszy atom celu to jest E od zmienna, będzie miał dwóch potomków, możemy dopasować dwie klauzule, pierwszą, drugą. Tak. Jeżeli dopasowanie pierwszej klauzuli odpowiada, no pierwszą klauzulę możemy dopasować przy podstawieniu, że ta zmienna równa się Z, tak, i to odnosi sukces. Tak, to odnosi sukces, ponieważ no, jedyny atom celu został wyeliminowany. Tutaj po prawej stronie tej pierwszej klauzuli nic nie mamy. Nie? Uzgodnienie drugiej klauzuli jest możliwe przy założeniu, że to X to się równa, jest następnikiem, jest o dwa większe od jakiejś innej liczby, tak? Jest następnikiem jakiegoś Y1. Tak? No i wtedy widać, że sytuację mamy analogiczną, ta sytuacja się powtarza, czyli to drzewo będzie miało tutaj na nieskończenie wiele gałęzi skończonych, kończących się sukcesem, no i jedną taką gałąź nieskończoną, która, no tak, no bo to się nigdy, to się powtarza, czyli to drzewo jest jakby, to drzewo jest izomorficzne ze swoim prawym poddrzewem. Tak, czyli tutaj to odpowiada tej intuicji, którą mamy, że zapytanie o liczby parzyste, jakie liczby są parzyste, no może odnieść sukces na nieskończenie wiele sposobów, tyle ile jest liczb parzystych. Spójrzmy teraz na troszeczkę bardziej skomplikowane drzewo. I troszeczkę bardziej skomplikowany program. Program, który tutaj obejrzymy kilka wersji programu opisującego ścieżki w grafie. Ten graf tutaj akurat będzie dla naszych potrzeb, weźmiemy graf bardzo prosty, bo złożony z jednej krawędzi, ale już na tej jednej krawędzi można zilustrować to, co się dzieje. Czy może nie tyle ścieżki, co osiągalność wierzchołka w grafie, tak, z danego wierzchołka. No więc to Q reprezentuje nam Q reprezentuje krawędzie w grafie, nam wystarczy tutaj tylko jedna ta krawędź, a P reprezentuje osiągalność wierzchołka, tak, no i
Druga klauzula akurat mówi tutaj, że P jest, że X jest osiągalne z X, tak? Każdy wierzchołek jest, jeżeli zaczynamy z danego wierzchołka, to oczywiście możemy ten wierzchołek osiągnąć. No a druga sytuacja jest taka, że jeżeli jest, druga możliwość jest taka, czy pierwsza właściwie, że jeżeli jest krawędź z X do Y i z Y jest osiągalny Z, no to z X jest osiągalny Z. Taki mamy program. No i pytamy się, z jakich wierzchołków jest osiągalne B. Tak? Czyli P na pytanie jest P od XB. No i czyli zaczynamy od nasze drzewo. W korzeniu jest to początkowe zapytanie, jak zwykle. Tak? Czyli ten cel złożony z jednego atomu P od XB. No i mamy, podobnie jak poprzednio, mamy dwie, ten korzeń będzie miał dwóch potomków odpowiadających wyborom klauzul odpowiednio ponumerowanych 1 i 2. Tak? Możemy dopasować, jeżeli dopasować, tak jak powiedziałem, że przeszukiwanie jest realizowane w kolejności definicji klauzul. Tak? Czyli najpierw próbujemy dopasować pierwszą klauzulę, co jest oczywiście możliwe. No, dopasowanie wymaga, oczywiście bierzemy wariant tej klauzuli, tak jak mówiłem, bierzemy wariant tej klauzuli, ponieważ zmienne w klauzuli są domyślnie związane kwantyfikatorem ogólnym, tak, więc bierzemy wariant tej klauzuli ze świeżymi nazwami zmiennych, tak, tutaj będą wszystkie, przy pierwszym podejściu wszystkie te zmienne będą z jedynką, tak, x1, y1, z1, tak, czyli żeby dopasować tą klauzulę, ten wariant klauzuli pierwszej celu, no to musimy użyć podstawienia, że x1 równa się x, a z1 równa się b. Tak? No, bo chcemy dopasować p od x1, z1 do p od xb, tak? Czyli x1 równa się x, z1 równa się b. No i dostajemy w związku z tym zamiast pierwotnego celu, tak? Czy zamiast pierwszego atomu celu, no ale to jest jedyny atom celu, tak? Zamiast tego atomu celu dostajemy odpowiednio prawą stronę tej klauzuli z odpowiednio zastosowanym podstawieniem, tak? Czyli z tym podstawieniem x1 równy x, z1 równa się b. Czyli ponieważ to tutaj powinno być q od x1, y1, tak? No ale ponieważ x1 równa się x, to mamy tutaj q od x, y1 i analogicznie drugi atom prawej strony tej klauzuli, drugi atom ciała tej klauzuli, to byłoby p od y1, z1, tak, po tym wzięciu świeżych zmiennych, ale z1 równa się b, więc drugi atom celu to jest p od y1b. Tak, tutaj mamy nową sytuację troszeczkę w tych drzewach. Zobaczmy, mamy cel złożony z dwóch atomów. Do tej pory mieliśmy cel zawsze złożony z jednego atomu, ale no, ponieważ cel może zawsze składać się z wielu atomów, tak, dlatego właśnie, że nawet jeżeli zaczynamy z celu jednoatomowego, to w trakcie rezolucji ten cel może nam rosnąć i zwykle będzie rosnął. Więc mamy teraz w tym wierzchołku mamy dwa atomy. Zaczynamy, jak mówię, zaczynamy zawsze od lewego, więc próbujemy teraz rozwiązać przy pomocy rezolucji pierwszy atom tego nowego celu. Tak? No i próbujemy dopasować go do którejś klauzuli w programie. Oczywiście on nie pasuje do pierwszej, ani do drugiej, tak? Bo tutaj ten pierwszy atom nowego celu to jest Q, więc może pasować do niego tylko coś z Q. No i jedyną klauzulą, która zaczyna się od Q, to jest fakt wręcz Q od AB. Tak? Czyli dopasujemy tutaj wariant, ponieważ tutaj już nie występują żadne zmienne, więc nie ma co przemianowywać. Tak? Natomiast dopasowanie q od x, y1 do q od ab wymaga podstawienia x równa się a, y1 równa się b. Tak? I przy takim podstawieniu możemy ten atom celu po prostu wyeliminować, znaczy dokładnie zastąpić go prawą stroną, ale prawa strona jest pusta. Tak? Czyli teraz zostaje nam drugi atom celu, ale zastosowanym tym podstawieniem, które tutaj było, czyli y1 równa się b, czyli zamiast p od y1b, teraz mamy cel, nasz nowy p od bb, znowu jednoatomowy, tak? Znowu jednoatomowy cel i znowu zaczynający się od p, czyli mamy dwie klauzule, do których można to dopasować, tak?
dopasowanie do pierwszej klauzuli, tak, no to jest możliwe P od PB, dopasowujemy, teraz bierzemy wariant pierwszej klauzuli, gdzie te wszystkie zmienne są z indeksem 2, czyli x2, y2, z2, tak, dopasowanie tego celu P od PB do P od x2, z2, no to wymaga podstawienia x2 równa się B, z2 równa się B, tak, to takie mamy tutaj podstawienie. I mamy zamiast, czyli zamiast tego atomu celu, bierzemy prawą stronę tej klauzuli, oczywiście zastosowanym odpowiednim podstawieniem, tak, czyli P od x2, y2, no ale x2 równa się B, czyli mamy, przepraszam, Q od x2, y2, Q od x2, y2, czyli mamy Q od x2, y2 z zastosowanym tym postawieniem, czyli Q od B, y2, bo x2 to się równa B. I drugi atom w ciele tej klauzuli to jest P od y2, z2, znowu z zastosowanym podstawieniem z2 równa się B, czyli mamy P od y2, B. Czyli naszym nowym celem w tym wierzchołku jest, nowy cel składa się znowu z dwóch atomów, Q od B, y2, P od y2, B. No i teraz pierwszy, jeżeli spojrzymy na pierwszy atom tego celu, to on jest w postaci Q od B, y2. I próbujemy go dopasować do którejś klauzuli z programu. No oczywiście nie da się dopasować do żadnej klauzuli z P, ale nie da się też dopasować do klauzuli z Q, bo tutaj to wymagałoby dopasowania Q od AB do Q od B, y2. Tak? No ale tutaj ten pierwszy A nie równa się B, A nie da się dopasować do B, więc to zawodzi. No ale jeżeli... Więc skoro ten pierwszy atom celu już zawiódł, to wiemy już, że wszystko zawiodło, tak? Bo to jest jakby musimy, żeby zrealizować cel, to musimy zrealizować jego wszystkie atomy, tak? Jeżeli się nie da zrealizować pierwszego atomu celu, to nie da się zrealizować celu w ogóle, dlatego tu jest napisane fail, tak? Ta gałąź drzewa kończy się porażką. No dobra, ale to nie jest jedyna możliwość, tak? Bo mieliśmy jeszcze tutaj drugą możliwość wyboru klauzuli drugiej, tak? P od BB. Wracamy się, jak ponieważ powiedziałem, że obchodzimy to drzewo w głąb w kolejności definicji klauzul, więc teraz mamy drugą możliwość, klauzula druga. Dopasowanie P od BB do P od, no wariant teraz z indeksami 3, tak, czyli bierzemy P od x3, x3, dopasowujemy do P od BB, no to wymaga podstawienia P od x3 równa się B. Tak? Dopasowało się, więc zastępujemy ten atom celu, jedyny atom celu, zastępujemy prawą stroną tej klauzuli, która jest pusta, tak? Czyli mamy od razu sukces, odnosimy sukces, no z podstawieniem takim, jak jest tutaj na tej ścieżce od korzenia, tak? Czyli jest to sukces, jeżeli złożymy te wszystkie podstawienia, tak? Na całej ścieżce, czyli to x1 równa się x, z1 równa się b, x równa się a, y1 równa się b, x3 równa się b i obetniemy do zmiennych, które występowały w początkowym zapytaniu, a w początkowym zapytaniu występuje tylko zmienna x, czyli to złożenie tych podstawień na ścieżce obcinamy tylko do zmiennej x, no to obcięte do zmiennej x to jest podstawienie x równa się a i to jest właśnie odpowiedź obliczona w tym liściu drzewa. Tak? Ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj to drzewo, tutaj co prawda ten wierzchołek nie ma więcej potomków, ten wierzchołek nie ma więcej potomków, ale korzeń ma jeszcze innego potomka, bo w korzeniu mamy jeszcze drugi wybór klauzuli. Tak? Tutaj szliśmy to lewe pod drzewo, to był wybór klauzuli pierwszej w korzeniu, a prawe pod drzewo to jest wybór klauzuli drugiej w korzeniu. Tak? I analogicznie, podobnie do sytuacji tutaj, chcemy dopasować P od XB do wariantu klauzuli drugiej z numerkiem 4, czyli P od X4, X4. Jak dopasujemy, więc to z tego dopasowanie P od X4, X4 do P od XB nadaje nam X równa się B, X4 równa się B, tak? Takie na przykład podstawienie. I to nam zastępujemy ten atom, jedyny atom celu, zastępujemy pustą prawą stroną tej klauzuli, czyli zostajemy z pustym celem, co oznacza sukces. Sukces znowu z podstawieniem obliczonym
który jest złożeniem, bo też tutaj nie ma co składać, bo jest jedno podstawienie na tej ścieżce, tak, więc bierzemy to x równa się b, x4 równa się b, znowu obcięte do zmiennych, które występują w oryginalnym celu, tylko do x-a i stąd dostajemy drugi wynik jest x, druga odpowiedź obliczona jest x równa się b i to jest już całe drzewo, tak, więcej tutaj możliwości nie ma. Czyli odpowiedź na zapytanie P od XP przy tym programie będziemy mieli dwie odpowiedzi, X równa się A i X równa się B. No i to odpowiada temu, że w grafie, który ma dwa wierzchołki A i B, no to wierzchołek B jest osiągalny z A i z B. Dobra, spójrzmy teraz spróbujmy zrobić takie rzeczy, że będziemy próbować permutować, zmieniać kolejność i patrzeć, jaki wpływ na przebieg programu i jego odpowiedzi ma kolejność klauzul i kolejność atomów klauzuli. Na razie tutaj nie zmieniamy, w tym drugim przykładzie zamienimy sobą kolejność atomów. Tak? Czyli klauzule są w tej samej kolejności, ale zmieniamy kolejność atomów w ciele pierwszej klauzuli. Czyli powiemy, że tutaj Y powinien być wielki, tak? Że zamieniamy kolejnością, było Q od XY, P od YZ i zamiast tego bierzemy P od YZ, Q od XY. Tak? Jak teraz będzie? Tutaj powinno być, może tu domaluję, żeby było jasne. Tu powinno być wielkie Y. O, a tu już mi bardziej X. Jeszcze raz. Albo może tekst wstawimy. Tu wstawimy tekst. Y, tak? Tu powinno być wielkie Y. No, udało się. No dobra, powiedzmy. Wiadomo, mam nadzieję, o co chodzi. Tak? No i dobra, zobaczmy, jak teraz będą wyglądały, jak teraz będzie wyglądało to drzewo. No, P od XB, tak, pytanie mamy, korzeń mamy taki sam, tak, tylko teraz w atom celu zastępujemy prawą stroną wariantu tej klauzuli, czyli zamiast P od XB bierzemy P od YB, Q od XY, ja już tutaj nie piszę indeksów, bo to jakby nie o to chodzi, można by dopisać tutaj tak Y1 tak naprawdę, Y1, X1, Y1, tak. Ale to nam się akurat z niczym nie powinno pomieszać, więc mamy P od YB, XY, ale teraz jeżeli spojrzymy na ten atom P od XB i atom P od YB, to one są równoważne. Tak? Czyli znowu znajdujemy się to drzewo z kolei, o ile tam w przykładzie z liczbami parzystymi mieliśmy także prawe, drzewo było izomorficzne ze swoim prawym pod drzewem. No to nie jest izomorficzne z lewym poddrzewem, ale mamy podobną sytuację, tak? W lewym poddrzewie mamy ten sam, jakby pierwszy atom celu jest ten sam w korzeniu, co w lewym poddrzewie, tak? Ale dochodzi jeszcze, oprócz tego dochodzi drugi atom. No i teraz jeżeli przejdziemy znowu do pierwszego poddrzewa, no to znowu musimy, tak? Jeżeli bierzemy pierwszą klauzulę, no to znowu zamiast P od YB będziemy mieli jakiś P od WB, tak? Powiedzmy po zmianie zmiennych, tak? I dojdzie nam jeszcze jeden. Zastępujemy ten atom P, zastępujemy przez parę PQ, a to drugie Q zostaje, tak? No i widać, że ta gałąź, pierwsza gałąź będzie nieskończona. Co prawda, oprócz tego, jeżeli w którymś miejscu byśmy wybrali drugą gałąź, i tutaj będą, tu jest porażka, tam będzie dalej, będzie tak samo wyglądało, tak? W tym miejscu, jeżeli byśmy w korzeniu wybrali, no to tak, jeżeli byśmy w korzeniu od razu wybrali drugą gałąź,
No to dostaniemy odpowiedź x równa się b. Jeżeli zrobimy pierwsza, druga, to tutaj dostaniemy odpowiedź x równa się a. Ale w rzeczywistości, ponieważ obchodzimy to drzewo w głąb w kolejności definicji klauzul, to tu jest akurat taka sytuacja, że nigdy tej odpowiedzi nie dostaniemy, tak? Bo prolog najpierw próbuje przejść całą tą lewą, skrajnie lewą gałąź, która jest nieskończona, tak? Czyli zanim dostaniemy odpowiedzi x równa się a, czy zanim dostaniemy jakiekolwiek odpowiedzi, to wejdziemy w nieskończoną pętlę, tak? Zresztą to jest chyba jasne dosyć dlaczego, bo to jest taka, tutaj widać, że to jest taka trochę lewostronna rekursja, tak? Że znajdujemy się, żeby zrobić p od xb, musimy zrobić najpierw p od yb i jesteśmy praktycznie w takiej samej sytuacji, jak zeszliśmy od początku, czyli widać, że to się musi zapętlić, co gorsza zapętlić, no nie, czy co gorsza, to już nie ma specjalnie gorsza, tak? Zapętla się rozrosnącym coraz bardziej celem. Czyli jednak kolejność atomów w klauzuli ma znaczenie, bo tylko zmieniliśmy tylko kolejność atomów w klauzuli, ale co prawda musimy zrobić wszystkie, ale no tak, może w celu może ma mniejsze znaczenie, w klauzuli ma większe znaczenie. Tak? Czyli zmiana kolejności tylko może nam wpłynąć na to, jak to drzewo wygląda. Podobnie jak kolejność klauzul, tak? Muszę coś skasować. Skasować Clear All Drawings. Tylko dlaczego teraz nie mam. Dlaczego teraz nie mam tego programu? Zginął gdzieś program. Ale program powinien tutaj wyglądać w ten sposób. Dobra. Nie wiem, czemu mi zginął ten program, ale spróbuję go tutaj dopisać. Tutaj chodzi o program, który wygląda w ten sposób. Pierwsza klauzula to będzie sytuacja taka, że zamienimy ze sobą klauzulę najpierw damy pierwsza klauzula, to będzie p od x, przepraszam, trochę trudno się tą myszką tutaj rysuje, to jest pierwsza klauzula, druga klauzula to będzie p od P od x, y, jeżeli P od P od x, z. Tak, P od X. Z, jeżeli P od Y, Z i P od X, Y. A, czyli ten sam program, który mieliśmy wcześniej, Q analogicznie jak było wcześniej, też nie będę tam dopisywał, może dopiszę 3Q od A B. Tak, mam nadzieję, że dobrze to namalowałem. Dobra, i zaczynamy znowu od celu, P od XB, tak? Jeżeli wybierzemy tutaj pierwszą klauzulę teraz, tak, no to uzgodnienie celu z tą pierwszą klauzulę da nam rozwiązanie x równa się b, czy wymaga podstawienia x równa się b. No i zastępujemy ten atom celu prawą stroną, czyli pustą prawą stroną, czyli od razu jest to od razu sukces, tak? Eliminacja celu, znaczy starcie, rezolucja celu jednoatomowego z faktem prowadzi to od razu do sukcesu. Tak?
Więc od razu dostajemy sukces z odpowiedzią obliczoną x równa się b. Jeżeli natomiast wybierzemy tutaj drugą klauzulę, tak, no to lądujemy z p od yp q od xy, tak jak na poprzednim slajdzie. Czyli rzeczywiście, co prawda mamy sytuację znowu podobną, to że p od yb, mamy cel, który zaczyna się od p od yb, no ale ten cel p od yb możemy zaraz rozwiązać, tak, przez, tak, no możemy, stosując pierwszą klauzulę, możemy to p od yb wyeliminować, podobnie jak w pierwszym przypadku, żeśmy wyeliminowali. W pierwszym przypadku, żeśmy wyeliminowali, zostało nam pusty cel. Teraz wyeliminujemy pierwszy atom, zostaje nam drugi atom celu, zostajemy z q od xb, no a q od xb już możemy łatwo rozwiązać, uzgadniając go z trzecią klauzulą, tak? Czyli dostaniemy odpowiedź x równa się a. Czyli dostajemy te same odpowiedzi, co na początku, czyli x równa się, na początku dostaliśmy x równa się a, x równa się b, tutaj dostaliśmy x równa się b, x równa się a, ale są te same odpowiedzi, tylko w innej kolejności. Ale oprócz tego, jeżeli teraz pójdziemy dalej tutaj tą ścieżką, tak, p od y, drugą klauzulę, w prawym podrzewie wybierzemy też drugą klauzulę, no to nam dojdzie, a przepraszam, nie p od xy, to miało być tylko q od xy, tak. Jeszcze raz to poprawię, ten program. Q od xy, tak? No to P od yb zastąpimy tutaj w tej sytuacji w prawym podrzewie przez jakieś P od wb i Q od yw. Czyli rośnie nam ilość tych Q tutaj. P zostaje tutaj w prawa, ta skrajna prawa gałąź będzie wyglądała w ten sposób, że rośnie liczba P. Tak, rośnie liczba P, nie, przepraszam, P zostaje, tak, a rośnie liczba Q. Natomiast tutaj te wszystkie, zawsze możemy w każdej chwili wybrać lewą gałąź. Jeżeli wybierzemy lewą gałąź, to co się stanie? No to w którymś miejscu, to zamiast P od WB dostaniemy od razu na podstawie tej pierwszej klauzuli, możemy to uzgodnić z, no z W równa się B, tak, dostaniemy i to wyeliminujemy ten pierwszy atom, zostaniemy z tymi dwoma Q, tak, Q od YB i Q od XY. Tu jest napisane fail. Dlaczego to jest porażka? Otóż pierwszy atom to jest porażka tutaj, dlatego, no to może powinienem dorysować jeszcze jeden poziom drzewa, ale się nie zmieścił tutaj na slajdzie, ale co prawda pierwszy atom tego celu zostanie, uda nam się rozwiązać z, tak, jeżeli weźmiemy sobie, to uzgodnimy to z trzecią klauzulą, przy podstawieniu y równa się a, tak, no to zostaniemy z drugim atomem tego celu, to q od xy, tak, czyli zostaniemy z q od x a. A tego niestety już tam się nie uda się uzgodnić z niczym, tak, bo nie mamy tutaj żadnej krawędzi do A, mamy tylko krawędź z A do B, nie mamy żadnej krawędzi wchodzącej do A. Czyli to odniesie porażkę i analogicznie wszystkie tutaj te dodatkowe, te więcej, bo tutaj w każdym wierzchołku będziemy mieli jeszcze gałąź odchodzącą w lewo, ale każda z tych gałęzi tutaj odchodzących w lewo już tutaj będzie się kończyła porażką. Tak? Czyli przy tym programie dostaniemy dwie odpowiedzi, x równa się b, x równa się a, a potem wpadnie prolog w nieskończoną pętlę. A, przepraszam, wyłączyłem omyłkowo udostępnianie, już udostępniam znowu. Chciałem tylko skasować anotację, wyłączyłem udostępnianie, dobra.
Tak, więc wiemy już chyba, jak wyglądają takie drzewa rezolucji. No, to jest oczywiście żmudna sprawa, żeby sobie takie drzewo rezolucji otworzyć. Może nam w tym pomóc prolog, system prologu, który udostępnia opcję śledzenia przebiegu wyszukiwania. Ja właśnie chciałem pokazać tutaj, jak to można, w jaki sposób to można wykorzystać. I weźmy sobie właśnie ten przykład z P i Q. Tak, P od XZ, jeżeli Q od XY, P od XZ, ten pierwszy, tak? P od XX, Q od AB. Możemy włączyć śledzenie przez predykat trace, wyłączyć przez predykat no trace, więc najpierw daję tak naprawdę dyrektywę, bo ja to wywołuję tylko dla jakby efektów ubocznych trace, no, a potem zadaję właściwe zapytanie, P od XB. Tak? I teraz po kolei to dostaje kolejne linijki, tam trzeba można naciskać Enter, tak? Ja tutaj narysowałem te linijki, tam może nie wszystkie, ale pierwsze cztery, jak tutaj wychodzą, tutaj trzeba będzie gdzieś naciskać Enter po każdej linijce. Ewentualnie są jakieś jeszcze inne opcje, ale nie o to chodzi, tak? Tutaj jeszcze powtórzyłem jeszcze raz to drzewo rezolucji, tak? No i tutaj to co dostajemy, ja akurat z pewnych względów, oczywiście zależy od implementacji. Ja tutaj z pewnych względów pokazuję Sixtusa, wyjście Sixtusa, bo ono jest bogatsze i tam jest jeden element, który się przyda. Różnica jest taka, że tutaj na tym, co widzimy, to akurat Sixtus pokazuje dwie liczby, SVI Prolog będzie pokazywał jedną liczbę, tylko ten identyfikator wywołania. A druga liczba wskazuje bieżąca głębokość. W SWI tam jest jakaś opcja, że można sobie w każdym momencie wyświetlić to, ale no, to automatycznie nie wyświetla, tylko można go poprosić, żeby wyświetlił bieżącą głębokość. No, to może ta głębokość nie jest tak specjalnie istotna, tak? Ale widzimy, co tu się dzieje, tak? Wywołanie call od P496B, czyli mamy wariant, to wywołanie z przemianowaną też zmienną P od XB, tak? X przemianowane na podkreślenie 496, no i następne, tak, wchodzimy w lewe pod drzewo, następnie mamy widać wywołanie Q od, no to jest właśnie to X, Y1, tak, czyli podkreślenie 496, a to, co się u mnie nazywa Y1, to się nazywa podkreślenie 736, tak, exit, wychodzimy z tego Q, tak, i wychodzimy z tego Q z rozwiązaniem, tak, wchodziliśmy z Q od XY1, wychodzimy z tego Q, to jest jakby takie tutaj ta boczna gałąź, której ja już nawet nie rysowałem, wchodzimy do Q, wychodzimy z Q, tak, z odpowiedzią AB, to podkreślenie 496 równa się A, podkreślenie 736 równa się B, następne mamy P od BB, i dalej na drugim slajdzie, tak, potem mamy wywołanie Q od BY2, to w razie tej Y2 nazywa się podkreślenie 941, fail, tak, to jest ten fail. Q od B zmienna się kończy porażką, bo nie możemy tego dopasować do żadnej klauzuli. No, czyli... Aha, i w efekcie tu jest też fail Q od P, exit P od PB i wychodzi. A tu jest tutaj to drugie pod drzewo, tak? Bo druga możliwość, pierwsza możliwość to było fail Q od B, no a druga możliwość to było P od XX, tak? I P od XX wychodzi z sukcesem P, tak, bo to jest już ten poziom się też przydaje, tak, bo mieliśmy to zapytanie wcześniej P od BB, tak, które próbowaliśmy na dwa sposoby, pierwsze próbowaliśmy poprzez Q, to Q się nie udało, to tutaj próbujemy drugiego i tu od razu to się kończy, jest exit,
z sukcesem, tu jest od razu sukces P od AB, tak? I to jest wyjście, tak? X równa się A. Tak? I teraz tu jest jeszcze w tej pierwszej kolumnie, dostajemy odpowiedź X równa się A, tak? I znak zapytania w pierwszej kolumnie oznacza, jakby, że to jeszcze nie jest koniec, że są jakby inne możliwe alternatywy, tak? Bo alternatywą, co prawda tutaj już nie mamy dalej w tym wierzchołku, ale tą alternatywą dalszą jest, że możemy przejść tutaj dalej, tak? I rzeczywiście, jeżeli damy tutaj w tym momencie po tej odpowiedzi średnik albo N, tak, to będzie prolog szukał dalszych możliwości, dalszych odpowiedzi. No i tutaj jest redo. Redo oznacza, że no jeszcze raz, tak jak żeśmy wyszli z tego P od AB, tak, tutaj wracamy, podejmujemy znowu, tu zakończyliśmy przeszukiwanie drzewa i podejmujemy przeszukiwanie drzewa właśnie w tym wierzchołku, no co oznacza, że musimy się wrócić i zacząć znowu z P od XB. Tak. I daje nam odpowiedź, wychodzimy z tego z odpowiedzią x równa się b, p od b. Tak? Jak widzieliśmy, jest taki mechanizm przy tym przeszukiwaniu, jest mechanizm, że wracamy, tutaj idziemy do przodu, ale też czasami się wracamy i szukamy innego rozwiązania. To się nazywa nawracaniem w prologu albo backtracking. Tak? I to wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy wybieramy klauzulę programu, tak, mamy tam tutaj klauzulę programu po kolei i jeżeli jest uzgodnienie, jeżeli jest możliwy inny wybór, tak, dokonujemy jakiegoś wyboru pierwszej pasującej klauzuli czy kolejnej pasującej klauzuli, jeżeli jest możliwy inny wybór, to w tym momencie jest stworzony punkt nawrotu, punkt taki checkpoint, do którego możemy wrócić i jeżeli albo nastąpi porażka, jeżeli ten wybór klauzuli nas doprowadzi do porażki, ewentualnie użytkownik powie, że chce więcej wyników, to no, tak imperatywnie można powiedzieć, że jeżeli spojrzymy na to imperatywnie, to wycofujemy uzgodnienia dokonane między punktem awrotu a porażką, a funkcyjnie można powiedzieć, że zaczynamy po prostu, wracamy do, kontynuujemy obliczenia, kontynuujemy przeszukiwanie w miejscu, w tym punkcie nawrotu, który został utworzony. Na przykład, tak, jeżeli mamy, weźmy sobie taki prosty przykład, który będziemy rozwijać na różne sposoby, tak, mamy taki predykat g od x, który mówi g od x, jeżeli f od x i h od x. A na temat f i h mamy trzy fakty, A spełnia F, B spełnia F i B spełnia H, tak? No i pytam się, dla jakich X zachodzi G od X, tak? Więc co się stanie? Pierwszym, no, żeby spełnić G od X, no to muszę spełnić F od X. No, pierwszym rozwiązaniem będzie F od A, tak? F od A, teraz mam X równa się A, teraz próbuję H od... Aha, mam X równa się A, ale to jest, nie jest jedyna możliwość, tak? Więc w tym miejscu będę miał punkt nawrotu, będę mógł wrócić i swój wybór zrewidować i powiedzieć, spróbować jeszcze raz dla x równego b. No i rzeczywiście próba próba udowodnienia h od a się skończy porażką, bo h od a nie zachodzi, zachodzi tylko h od b. No to ponieważ mamy tutaj punkt nawrotu, mamy drugi wybór, no to wybieramy, teraz próbujemy z f od b, tak? F od B, no i teraz próbujemy X równa się B, czyli H od B. No H od B kończy się sukcesem, całe G od X kończy się sukcesem z odpowiedzią X równa się B. No i jakbym sobie zrobił to, prześledził wykonanie takiego zapytania właśnie G od X z tym prostym programem, no to by wyglądało w ten sposób, tak, call g od zmienna, call f od zmienna i teraz tutaj wychodzimy z f od zmienna, wychodzimy z odpowiedzią f od a, ale ten znak zapytania w pierwszej kolumnie mówi tyle, że jest możliwy nawrót, tak, jest możliwy inny wybór. Teraz wywołujemy h od a kończy się porażką, fail h od a, tak, h od a kończy się porażką, nie, 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 nie.
nie udało się dopasować, H od A do niczego, no bo jedyne tu jest H od B, H od A z H od B się nie da dopasować. I teraz jest redo, tak? Ponieważ w tym momencie doznaliśmy porażki, to robimy redo F od A. No i te identyfikatory nam tutaj pomagają, tak? Dwójka z dwójką, F od A z F od A. I drugie wyjście jest niby identyfikator, bo wywołanie jest to samo. Proszę zauważyć, mamy identyfikatory wywołań. Ten pierwszy G od X był identyfikator 1, F od X to jest identyfikator 2, H od A to jest identyfikator 3. To tutaj wracamy z powrotem do wywołania do tego F od X, tak? Tylko mówimy redo F od A. Redo się odnosi do tego, gdzie wyszliśmy. Tak? Wyszliśmy ostatnie wyjście było z F od A, tak? Czyli robimy to redo F od A, mówi podejmij poszukiwania na nowo w tym punkcie, w którym skończyliśmy z F od A. Tak? To nie znaczy, że na nowo próbujemy A, tylko od tego miejsca kontynuujemy, wracamy do tego punktu i kontynuujemy poszukiwania dalej po A. Coś dalej, co jest po A, a w naszym wypadku po A jest B. Tak jak to często bywa. Nie? Tu mamy wyjście, więc druga możliwość to jest F od B. I teraz kontynuujemy to znowu, tak? H od B, no i H od B, tu jest czwarte, tak? H od B to jest czwarte wywołanie. H od B kończy się sukcesem, exit H od B. No i to jest ostatni atom celu, więc pierwsze wywołanie to G od X też się kończy sukcesem. Jedynka kończy się sukcesem z odpowiedzią X równa się B. Teraz zapowiedzieliśmy sobie o takim, jaki jest ten standardowy sposób wyszukiwania. Teraz różne modyfikacje do tego wyszukiwania. No jedna to, zwłaszcza optymalizacje, tak? Jedna optymalizacja jest taka, że no nie przeszukuję, bo mogliśmy powiedzieć, że przeszukujemy, to ja tam mówiłem, że przeszukujemy klauzule w kolejności, ale nie musimy przeszukiwać wszystkich klauzul, można poindeksować, można wyszukiwać tylko klauzulę o odpowiedniej nazwie i jarności. Tak? Więc pierwsza sprawa to jest, że poindeksować sobie te klauzule po nazwie i jarności i przeszukiwać tylko, jeżeli mamy jakiś atom celu, to szukać tylko wśród klauzul odpowiedniej nazwy i jarności. To jest oczywiste dosyć, ale większość implementacji, w tym właśnie SX plus SWI, czyli te dwa, z którymi mamy tak czy inaczej do czynienia, to indeksuje również pierwszy argument, a dokładniej funktor główny, ten, co jest na wierzchu pierwszego argumentu. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakiś f od lista pusta, f od lista niepusta, tak, no to tam będą te dwa funktory główne są różne. I te f od lista pusta, f od lista niepusta będą w różnych kubełkach. Ale to się odnosi tylko do pierwszego argumentu. To oczywiście nie zmienia odpowiedzi, ale może zmienić przebieg i wydajność poszukiwań, no bo nie będziemy, tak, bierzemy tylko z odpowiedniego kubełka. Nie próbujemy wchodzić do klauzul, które nie pasują. Ale dlatego, że jest to indeksowanie, czyli argumenty, bo by się wydawało, że kolejność już argumentów w predykacie powinna być zupełnie nieistotne, ale jest różnica, czy zapytania dajemy z pierwszym argumentem ustalonym, czy z drugim argumentem ustalonym, tak? Więc lepiej używać i planować użycia predykatów z pierwszym argumentem ustalonym, albo chociaż częściowo ustalonym. Przykład, tak? Powiedzmy, że mamy dwie K od AB i dwie klauzule dla predykatu K. K od AB i K od BA. No i zobaczmy przy śledzeniu, spróbujmy zobaczyć, jak będzie wyglądało wywołanie K od AX, jak będzie wyglądało wywołanie K od XB. No, wydawało się, że to jest to samo, tak? W jednym wypadku pytamy się, obie klauzule mają, obie są faktami, w jednym przypadku pytamy z pierwszym argumentem ustalonym, w drugim przypadku z drugim argumentem ustalonym. Jak zapytamy się z pierwszym argumentem ustalonym, to ze względu właśnie na indeksację, no to będzie brana pod uwagę tylko ta klauzula K od AB. Klauzula K od BA nie będzie w ogóle brana pod uwagę.
Tak? Czyli będziemy mieli call od K od A zmienna. No i wyjdziemy od razu z odpowiedzią K od AB. I jeżeli po pytaniu X równa się, tutaj znajdziemy tą odpowiedź, mamy odpowiedź, oczywiście możliwość wpisania odpowiedzi, że to życzymy sobie więcej odpowiedzi, to dostaniemy od razu no. Tak? No bo nie ma, widać, że nie ma więcej pasujących, no bo już ta, w tym kubełku, tak, ponieważ są poindeksowane po funktorze głównym pierwszego argumentu, czyli tutaj, no, ponieważ to jest stała, to jest poindeksowane po całym, to jakby w tym kubełku jest tylko jedna klauzula. Jeżeli zapytamy z kolei z drugim argumentem ustalonym, to ponieważ indeksacja jest po pierwszym argumencie, no to, a w drugim nie, to w tym kubełku dla tego zapytania będą obie te klauzule, tak? Poindeksujemy tylko po pierwszym argumencie. No i po przebiegu w sumie analogicznym do pierwszego, tak, będziemy mieli k od jakiejś tam xb, od exit k od ab. Jak się zapytamy, no zrobimy średnik, wynik oczywiście będzie ten sam, nie dostaniemy więcej odpowiedzi, tu nie ma więcej odpowiedzi, ale widać, że przebieg jest taki, że jeszcze próbujemy zrobić redo k od ab, no bo w tym kubełku, tak, do którego tutaj zresztą widać, że mamy punkt nawrotu, tak? Teoretycznie mamy jeszcze drugą klauzulę, wybraliśmy klauzulę k od ab, ale teoretycznie mamy jeszcze klauzulę k od ba w kubełku, do którego zapatrzymy. No i kiedy powiemy, że szukamy jeszcze więcej odpowiedzi, no to prolog będzie zajrzeć do tego kubełka, no mamy jeszcze, dobra, mamy w tym kubełku jeszcze k od ba, no ale niestety tak, więc robimy redo, ale to redo się od razu kończy porażką, ale mimo to wyszukiwanie, tutaj jakieś coś się działo w trakcie tego wyszukiwania. W bardziej złożonych wypadkach tutaj ta wydajność może być różna. To jest, jeżeli chodzi o indeksację, to jest mechanizm czysto implementacyjny, my tym specjalnie nic nie musimy robić. Poza tym oczywiście, że tak jak mówiłem, że używać i planować użycie z pierwszym argumentem ustalonym, raczej niż częściowo ustalonym, chociażby ten funktor główny był znany. O tyle odcięcie jest mechanizmem no, sterowanym jakby przez programistę. Tak? Możemy wstawiać te odcięcia w różnych miejscach programu. To jest jakby widać się w programie. Cóż to jest odcięcie? Odcięcie to jest mechanizm ograniczający przestrzeń poszukiwań. Dokładnie odcinamy, wycinamy pewne fragmenty drzewa, tak? Z tego drzewa poszukiwań. Jeżeli weźmiemy sobie znowu ten przykład, rozwijamy ten przykład, który mieliśmy na początku, tak? G od X, jeśli F od X i H od X, tylko teraz tutaj pomiędzy F od X i H od X wstawiłem odcięcie. Odcięcie jest w programie reprezentowane jako wykrzyknik. Tak? Odcinamy. Co to oznacza? Pierwszym z efektów tego odcięcia jest to, że po wykonaniu, jeżeli już po F od X, tak, to mówi tyle. Nie można, jeżeli to odcięcie zostanie wykonane, to mówi, nie można już tego wyboru dla F zmienić, tak, wyboru klauzuli. Jeżeli wybierzemy już tą klauzulę dla F od X, to odcięcie, jak do niego dojdziemy, mówi, to odcina wszystkie podstawowe pozostałe wybory. Tak, dla tego, co było wcześniej. No tutaj wcześniej było jedno, tak? Co prawda, najpierw, jeżeli prześledzimy to G od X, tak? Prześledzimy to G od X, no to jest call G od X, call F od X, wychodzimy z odpowiedzią F od A, ponieważ to odcięcie się jeszcze na razie nie wykonało, tak? Na razie wykonaliśmy tylko to F od X, więc tutaj teoretycznie jest znak zapytania, który mówi, że teoretycznie tutaj jest jeszcze punkt nawrotu. Ale teraz to, co robi ten wykrzyknik, to on, wykrzyknik wycina ten znak zapytania, tak? Czyli wykrzyknik odcina nam możliwość wyboru F od B w tym momencie i ten, no ale tu jeszcze w tym momencie debugger tego nie wie, tak? Niestety to w żaden sposób nie pokazuje, że ten punkt nawrotu niknął. Więc teoretycznie to się wydawało, że jest ten punkt nawrotu, ale to odcięcie ten punkt nawrotu wycięło i dalej następuje wywołanie H od A, które zawodzi i teraz cały G od X zawodzi, dlatego, że myśmy sobie to F od B odcięli, tak? Mówimy, wybraliśmy F od A, no dobra, no to wybraliśmy F od A, no to tutaj już ten wykrzyknik mówi, że już musimy
jakby ten wybór jakby zatwierdza i mówi, no dalej już nie będzie innych możliwości. Oczywiście, gdybyśmy teraz tutaj zamienili ze sobą te klauzule F od A i F od B, tak, gdyby pierwszym wyborem naszym było F od B, no to by to odniosło sukces, tak, to odcięcie tego A by nam nic nie zepsuło. Drugim efektem, którego w tym poprzednim programie nie widać, więc muszę trochę zmienić przykład, tak? Teraz to troszkę zmieńmy przykład i weźmy przykład, że H od XY, jeżeli G od X odcięcie i F od Y, a oprócz tego mamy H od PQ, F od A, F od B, G od C, G od D. Tak? Teraz pierwszym efektem oczywiście było tak samo, przepraszam, tak jak było poprzednio, tak? Jeżeli wybierzemy sobie coś na G, tak, na przykład tutaj wybierzemy sobie G od C, no to już nie będziemy tego mogli zmienić. Ale drugim efektem tego odcięcia to jest to, że on odcina też podstawowe, pozostałe, czyli odcięcie odcina wszystko na, odcina inne możliwości wyboru do wszystkiego na lewo od niego, w tym również dla głowy klauzuli, czyli nie możemy wybrać też innej klauzuli dla H, tak? Nie możemy wybrać innej klauzuli G, ani nie możemy wybrać innej klauzuli dla H. Tak? Czyli jeżeli zapytamy się na H od XY, to tutaj w tym momencie odcięliśmy sobie inne wybory dla H i dla G, ale mamy dalej możliwość, dwie możliwości mamy dla F, tak? Dla F mamy, czyli dla Y jest możliwe A i jest możliwe B, tak? Czyli możemy, jeżeli zapytamy się H od XY, dostaniemy dwie odpowiedzi, tak? X równa się C, Y równa się A, no bo wybraliśmy G od C, odcięcie je zatwierdziło, tak? I odcięcie odcięło też możliwość H od PQ, tak? Jeżeli tu weszliśmy. Natomiast, czyli mamy C, X równe C, Y równe A, albo X równe C, Y równa się B, tak? Bo dla Y mamy dalej dwie możliwości, tak? To odcięcie odcina, co jest na lewo, to co jest na prawo, to oczywiście dalej ma możliwości wyboru zachowane. Natomiast, tak, co jest może trochę, właśnie jeżeli spojrzymy, dlaczego ktoś by się chciał zapytać, no H od XY, dla jakich XY zachodzi K od XY, więc odcięcie psuje troszeczkę tą deklaratywną semantykę, tak, bo powiedziałem, że H od XY, no to mówię, dla jakich XY zachodzi H od XY, no to dostaję odpowiedź CA, CB. A zapytam się, jeżeli zapytam się, dla jakich Y zachodzi H od PY, a dostanę odpowiedź A, Y równa się Q, tak? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wejdę teraz pytam się H od PY, tak? No to wybieram pierwszą klauzulę, no to H od PY, no pytam się, czy G od P, tak? X równa się P, pytam się, czy G od P, ale G od P nie zachodzi. Czyli tutaj już następuje porażka i to odcięcie nie zostaje wykonane, czyli nie odcięliśmy sobie, jeżeli ponieważ to odniosło porażkę, nie doszliśmy jeszcze do tego odcięcia, to mamy możliwość wyboru drugiej klauzuli, tak? Czyli możemy sobie wybrać H od PQ i dostajemy odpowiedź Y równa się Q. Dlatego takie może troszeczkę nieintuicyjne zachowanie. Inna możliwość jest, no to zobaczmy teraz, co będzie, wracając do tego przykładu G od X, jeśli F od X i H od X, tylko teraz odcięcie wstawiamy w F od A, tak? F od A, jeżeli wybierzesz F od A, tutaj po prawej stronie jest tylko odcięcie, tak? Mówię, jeżeli wybierzesz F od A, to odcinamy pozostałe możliwości na lewo od niego, czyli odcinamy pozostałe możliwości dla F-a, czyli odcinamy w tej sytuacji F od B, tak? Ale odcinamy, no tylko wtedy, jeżeli wejdziemy do tego F od A. Czyli jeżeli zapytamy się G od X, dostaniemy odpowiedź no. Dlaczego dostaniemy odpowiedź no? Ano dlatego, że pierwsza rzecz, którą będziemy F od X, pierwsze co wypróbujemy, to jest F od A. I mówię, dobra, to F od A zachodzi, to odcinam pozostałe możliwości, tak? Nie, jeżeli, jak już zaszło, odcinam teraz, odciąłem sobie możliwość F od B. I tylko pytam się o H od A, no ale H od A nie zachodzi, czyli wszystko odnosi porażkę, dlatego mamy no. Natomiast jeżeli zapytam się o F od B, no to oczywiście dostanę odpowiedź jest, tak? Bo F od B nie pasuje do F od A, czyli to odcięcie nie będzie wykonane.
F od B odniesie sukces i yes. A jeżeli zapytam się F od X, no to będę miał tylko odpowiedź X równa A. Tak? Widać tutaj zresztą przy tym śledzeniu, że jeżeli zrobię to G od X i mam tu exit F od A, to już widać, że już wychodząc z tego F od A, teraz wiemy, ponieważ zostało odcięcie, to nie ma tutaj punktu nawrotu, nie ma tego znaku zapytania. Proszę zwrócić uwagę. Więc teraz w jaki sposób widać, że to odcięcie to oczywiście zmienia, w jaki sposób program się zachowuje, no bo gdyby nie zmieniało w ogóle, w jaki sposób program się zachowuje, to pewnie nie miałoby celu. Wycina pewne fragmenty drzewa poszukiwań. No, jeżeli dobrze je zastosujemy, to ono wytnie te fragmenty drzewa, które są nieproduktywne, czyli nie produkują żadnych odpowiedzi. Tak? To jest zresztą jakby no, takie podstawowe i takie koszerne, że tak powiem, poprawne użycie odcięcia, to jest właśnie wycinanie tylko tych fragmentów drzewa, które są nieproduktywne. Więc właśnie przykłady, teraz chciałem omówić kilka przykładów zastosowań odcięcia. Tak? Więc pierwszy przykład będzie taki. No i użycia i z czym uważać przy odcięciu. Tak? Dobra, zacznijmy od takiego przykładu jak maksimum. Tak? Weźmy sobie taki predykat jak maksimum, trójargumentowy, i który oznacza, że trzeci argument jest maksimum z dwóch pierwszych. Tak? Czyli na przykład jeżeli maksimum z 2, 3, pytam się, jakie max, dla jakich max, max jest maksimum z 2 i 3, no odpowiedź jest oczywiście 3, tak? A jak zapytam się maksimum z 2 i 1, no to dostanę odpowiedź max równa się 2. A to spróbujmy go teraz zdefiniować. Spróbujmy go zdefiniować, bo to jest dosyć proste, tak? Jeżeli x mniejsze równe y, to maksimum z x i y jest y, a jeżeli x większe y, to maksimum z x y jest x. No dobrze, ale teraz powiedzmy, że z jakichś powodów ten test na większość, że to jest coś bardziej skomplikowanego i z jakichś powodów ten test na większość jest, wymaga wywołania jakiegoś skomplikowanych obliczeń, tak? Czy x jest, stwierdzenie, że x jest większe od y wymaga skomplikowanych obliczeń. Tak? No i co więcej, ten maksimum, powiedzmy, że ten predykat maksimum jest obliczany, jest używany w jakimś kontekście, gdzie to później zawodzi. Tak? Ja tutaj użyłem fail, ale mogłoby być, fail jest takim predykatem, który zawsze zawodzi, ale mogłoby być, no to reprezentuje jakieś obliczenie też być może skomplikowane, które potem zawodzi. Co się stanie, jeżeli będę miał takie zapytanie? Znaczy wchodzimy do max 1, 2, max 1, 2 zmienna, max 1, 2 max. Wychodzimy, ponieważ 1 jest mniejsze równe 2, więc pierwsza klauzula odnosi sukces. Wychodzimy z tego zapytania z odpowiedzią 1, 2, 2, ale mamy oczywiście ten znak zapytania tutaj w lewej kolumnie, mówi, że jeszcze mielibyśmy możliwość wyboru drugiej klauzuli. I teraz tak, wychodzimy z tego, wykonujemy fail, no ale ponieważ ten fail zawodzi, no to fail zawiódł, ale mieliśmy tu punkt nawrotu, mieliśmy możliwość wyboru drugiej klauzuli. Więc wchodzimy do drugiej klauzuli i próbujemy zrobić G, teraz to GT od XY, tak? Próbujemy zrobić GT od 1, 2. Które odnosi porażkę, ale my wiemy, że odnosi porażkę, tak? Wchodzimy, zauważmy, że wchodzimy do drugiej, jeżeli tutaj coś po tym max odniosło porażkę, to my będziemy jeszcze zupełnie niepotrzebnie wchodzić do drugiej klauzuli tego max, którą my skądinąd wiemy, że nie ma szansy na sukces, tak? Bo wiemy, że jeżeli x jest mniejsze równe y, no ale to jest taka wiedza poza prologowa, że jak x jest mniejsze równe, to nie ma, x jest mniejsze równe y, to nie może się zdarzyć, że x jest większe od y. Tak? Czyli jeżeli to tutaj w tym momencie zamiast testu, ten test na większość oczywiście to nie jest, jest nieszkodliwy, nie jest kosztowny, ale gdyby to GT od xy było bardziej kosztowne, no to było to marnotrawstwo.
No dobra, to możemy spróbować sobie odciąć, to się wydaje właśnie zastosowanie w sam raz dla odcięcia, tak? Żeby nie wchodzić niepotrzebnie do tej drugiej klauzuli. No dobra, to spróbujmy zrobić to w ten sposób. Max od x, y, x mniejsze równe y, jeżeli x jest mniejsze równe y, ale dopiero wtedy, tak? Jeżeli wiemy, że x jest mniejsze równe y, to w tym momencie odcinamy całą resztę tego maksa, tak? Inne wybory, jakby zatwierdzamy wybór tej klauzuli, pozostałe klauzule dla, mówimy tutaj tak, pozostałe klauzule dla max dają tylko drzewa bezproduktywne. One nigdy nie doprowadzą do sukcesu. Dlaczego nie prowadzą do sukcesu? No my wiemy, że to jest taka wiedza trochę poza, tak, z boku, tak, z wyroczni. Wiemy, że skoro x jest mniejsze równe y, to, że nie ma sensu, w ogóle ta klauzula jest bezproduktywna, bo nigdy nie zdarzy się, że x jest większe od y, bo x jest mniejsze równe y. Tak? No i teraz, jeżeli w porównaniu z tym poprzednim, proszę zauważyć, tutaj było niepotrzebne wejście do tego GT i tak dalej. Zapytanie mam to samo, tak? Tylko teraz tutaj wstawiłem odcięcie po x mniejsze równe y i to odcięcie odcięło mi drugą klauzulę, więc w momencie, kiedy już wszedłem do tej pierwszej klauzuli, tak, przekonałem się, że x mniejsze równe y, odcięcie odcięło mi drugą. Jeżeli tutaj nastąpi fail, no to już nie mam żadnego, wyciąłem ten punkt nawrotu i program może dać od razu odpowiedź no, w ogóle nie wchodząc do tego GT. To jest właśnie takie bardzo poprawne, tak zwane zielone odcięcie, bo nie zmienia. Program daje takie same odpowiedzi, dokładnie takie same odpowiedzi, bo w drzewie wycięliśmy tylko gałęzie bezproduktywne, tylko takie, które nie prowadzą nie mogą prowadzić do żadnych odpowiedzi. Tak? Więc program daje dokładnie takie same odpowiedzi jak bez odcięcia, ale potencjalnie sprawnie. No dobra. Teraz o takiej pułapce chciałem powiedzieć związanej z odcięciem, tak? Bo skoro w sytuacji, kiedy x mniejsze równe y, nie wchodzimy do drugiej klauzuli, to może być, znaczy, to może być kuszące uproszczenie, tak? Że my wejdziemy do, jeżeli x mniejsze równe y, to odcinamy i nie wejdziemy do niej do drugiej. Do drugiej, czyli do drugiej wejdziemy klauzuli, wydaje się, wejdziemy tylko wtedy, kiedy nieprawda, że x mniejsze równe y. No ale jak my skądinąd wiemy, że jeżeli nieprawda, że x mniejsze równe y, to x większe y. Tak? To z własności nierówności na liczbach, tak? No to wydawałoby się, że możemy napisać tutaj max x, y, x i zrezygnować z tego testu. O, przepraszam, niepotrzebnie home nacisnąłem. Palec mi się omsknął. Czy to jest? O, możemy zrezygnować z tego testu x, który mieliśmy, czy to mieliśmy oryginalny max. Zrezygnować z tego tekstu x większe y, no i powiedzieć, że jeżeli x mniejsze równe y, to odcinamy resztę i max odnosi sukces, tak? A w przeciwnym wypadku, no to zachodzi wtedy w przeciwnym przypadku, czyli w domyśle, kiedy nieprawda, że x jest mniejsze równe y, no to maksimum z x i y jest x. Tak? Tylko to niestety prowadzi do nieoczekiwanych konsekwencji. Mianowicie, co prawda, jeżeli zapytamy się, jakie jest maksimum z 2 i 3, tak, to dostaniemy odpowiedź 3. Jak się zapytamy o to, jakie jest maksimum z 2 i 1, to dostaniemy odpowiedź 2. No do tej pory dobrze. Ale teraz uwaga, teraz niespodzianka, i to nieprzyjemna niespodzianka jest w momencie, kiedy zapytamy się, czy jest prawdą, że 2 jest maksimum z 2 i 3, tak? Czyli max od 2, 3, 2. No, to dostaniemy odpowiedź yes. Dlaczego dostaniemy odpowiedź yes? No to nie pasuje do pierwszej klauzuli, ale pasuje do drugiej klauzuli, tak? X, y, bo 2, 3, 2, tak? To tutaj dopasowanie się nie powiodło, tak? Nie powiodło się dopasowanie, no bo 3 nie równa się 2.
tak? Czyli w ogóle nie wchodzimy do tej klauzuli, czyli odcięcie nie będzie miało miejsca, bo myśmy w ogóle ta klauzula nie pasuje. Czyli tą klauzulę odrzucamy. Natomiast pasuje 2.3.2, pasuje do drugiej klauzuli, tak? Czyli druga klauzula odniesie sukces tutaj. Ona oczywiście nie odniosłaby sukcesu, gdybyśmy zostawili tam ten test, tak? X większy Y, no bo jak się tutaj w tej pierwszej, pierwotnej definicji maksimum, jak się zapytamy max 2.3.2, no to pierwsza klauzula nie dopasuje się. Druga klauzula się dopasuje, ale już test 3.2 większy 3 odniesie porażkę i całe max 2.3.2 odniesie porażkę. Natomiast tutaj w tej wersji z odcięciem, znaczy z odcięciem, ale bez tego testu na x większy y, tak? To dostajemy inną odpowiedź. Tak? No, ktoś mógłby powiedzieć, że przydało nam by się jakieś w przeciwnym wypadku, tak? Jeżeli byśmy pisali to w Haskellu, to byśmy użyli otherwise, tak? Że max xy, jeżeli x jest mniejsze równe, to jest y, a w przeciwnym wypadku to jest x. W prologu mamy taki mechanizm troszeczkę if then else, na którego może nie należy nadużywać, ale już chciałem powiedzieć o nim, że on istnieje, bo tam się Państwo często pytają, czy istnieje jakieś takie otherwise albo else. Więc istnieje taki, albo niektórzy próbują używać ora, no, więc ora lepiej nie używać, ale jeżeli chcemy mieć jakieś takie if then else, coś na kształt if then else, to moglibyśmy to zrobić tutaj w tym wypadku przy pomocy takiego mechanizmu coś, znaczy if strzałka then średnik else, tak? Czyli w tym przypadku max, jeżeli x mniejsze równe y, to z równa się y, a w przeciwnym wypadku z równa się x. Tak, semantyka jest dosyć złożona, ale w przybliżeniu to trochę działa tak, jakbyśmy mieli to if then else. No, jeżeli if odniesie sukces, to odcinamy pozostałe możliwości i then. Druga możliwość jest, no to jeżeli if poniosło porażkę, no to odcinamy pozostałe możliwości i else. No a jeżeli nie ma else'a, to jeżeli nie ma else'a, to jest tylko if, odcięcie i then. Kilka uwag o używaniu odcięcia. Więc pierwsza zasada jest taka, jeżeli nie jest się pewnym, czy w danym miejscu używać odcięcia, to lepiej nie używać. Czyli używamy odcięcia tam, gdzie jesteśmy pewni, że tego, co robimy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy początkującymi programistami prologu. Ponieważ główną zaletą odcięcia, druga sprawa jest, ponieważ główną zaletą odcięcia jest usprawnienie programu, więc niekoniecznie musimy wstawiać te odcięcia od początku, zwłaszcza jeżeli jeszcze nie jesteśmy pewni, gdzie je wstawić. Wstawiamy po napisaniu i uruchomieniu i dopiero sprawdzamy i potem się upewniamy, czy to odcięcie nam nie przyniosło jakiejś regresji, czyli nie zepsuło czegoś. Tak? No i wstawiamy w takim miejscu, gdzie mamy pewność, że jesteśmy na właściwym ścieżce. Na przykład tu jest taki przykład z insertem, no to podobnie jak z tym maxem, tak? Jeżeli mieliśmy na laboratorium taki przykład, żeby zrobić tam wstawianie do listy posortowanej, tak? Czy sortowanie przez wstawianie, no to jak chcemy zrobić, czy jaka lista jest efektem wstawienia x-a do listy y-z, no to jeżeli x jest większe równo od y, no to będzie to lista y, na o głowie y i ogonie t, gdzie t jest efektem wstawienia x-a do listy z. Tak? Więc tutaj, jeżeli x jest większe równo y, no to ten odcinamy tą drugą możliwość, a ta druga możliwość jest taka, że x jest mniejsze y. To jest podobnie jak z tym maksimum. Tak? No i to jest tam jak podobnie jak przy tym maksimum zielone odcięcie. Inny przykład użycia odcięcia, może przykład, w którym odcięcie jest potrzebne, po to, żeby, znaczy może nie tyle, że nie zmienia wyników, ale trochę nam usprawnia sytuację. Bo to weźmy sobie taki przykład, że chcemy obliczyć silnie. Chcemy obliczyć silnie, czyli dla jakiej, tak chcemy zrobić taki predykat, silnia od xy, kiedy y jest silnią x-a. Tak? No to jeżeli m jest mniejsze równe 0, no to silnia m przyjmiemy, że jest 1.
A w przeciwnym przypadku silnia MN, silnia M jest N, no jeżeli teraz obliczamy sobie M minus 1, nie, M1 to jest M minus 1, silnia M1 to jest N1 i N to jest M razy N1. No dobra, i teraz zobaczmy, jakie, no to nie tylko usprawnienie, tak, tylko jeżeli w ten sposób zdefiniujemy silnie, no to możemy zapytać się, jakie są odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest dobra. Pierwsza odpowiedź jest dobra, tak, x równa się 1, ale zaskakujące trochę jest sytuacja, że jeżeli tutaj nie poprzestaniemy na pierwszej odpowiedzi i poprosimy o dalsze, to dostaniemy drugą odpowiedź, x równa się 0. Dlaczego? No bo będziemy mieli to silnie, druga odpowiedź będzie taka, że spróbujemy M1, 0, znaczy zeszliśmy od 0, M1 jest M minus 1, czyli minus 1. Silnia od minus 1, N1, no to jest 1, tak? Czyli N1 jest 1, ale M jest 0, tak? Czyli N is M razy N1, czyli druga odpowiedź będzie 0. No i dalej już nie będzie lepiej, tak, bo będziemy schodzimy z minus 2, ale pomnożymy to przez 0, czyli dostaniemy jakby wiele zer. Więc tu jest coś niedobrze. No to możemy odciąć tutaj teraz te niepotrzebne gałęzie i nawet szkodliwe gałęzie, tak. Te gałęzie, które dają odpowiedź x równa się 0, są szkodliwe. Moglibyśmy je odciąć. Nawet powinniśmy je odciąć, tak? Powiedzieć, że jeżeli M jest mniejsze równe 0, to no, nie próbuj już, nie próbuj już drugiego przypadku. Nie próbuj drugiego przypadku, czyli odcięcie. No i drugie, jeżeli M jest większe 0 i chyba myślę, że ten przykład z maksimum zilustrował dosyć dobrze, dlaczego tutaj musimy mimo wszystko dać ten drugi warunek, M większe od 0. Tak, no i teraz jeżeli M większe od 0, no to M1 jest M minus 1, tak? To nas też chroni przy okazji. Zresztą moglibyśmy w ogóle bez tego odcięcia dać, nawet bez tego odcięcia moglibyśmy dać tutaj warunek. No właśnie, jeżeli to odcięcie usunęli, to ta silnia też jest poprawna, ale jeżeli już damy ten warunek tej M większą od 0, to możemy tutaj od razu zrobić, ustawić odcięcie, żeby to usprawnić. Inny przypadek to jest taki, że no właśnie, z elementami. Wpisaliśmy na laboratorium funkcję LM, tak? No to znaczy predykat LM, przepraszam. Czy X jest, czy pierwszy argument jest elementem listy będącej drugim argumentem? No to można napisać na przykład w ten sposób, tak? Że X jest głową listy, X jest elementem listy o głowie X i X jest elementem listy o ogonie Y, jeżeli X jest elementem Y. Tak? No ale teraz, jeżeli zapytamy się, czy A jest elementem listy abrakadabra, no to dostaniemy odpowiedź, no true, ale kilka razy. Tak? No bo A jest pierwszym elementem, A jest czwartym elementem, szóstym, ósmym i jedenastym. Tak? Czyli na kilka sposobów dostaniemy true. Jeżeli byśmy chcieli to wyeliminować, czyli powiedzieć, żeby ten predykat odnosił sukces tylko raz, no to możemy powiedzieć, ok, możemy sobie odciąć, odetnijmy sobie, jeżeli X jest elementem, jeżeli X jest głową listy, no to już nie próbuj, nie sprawdzaj w ogonie. No to tu możemy wstawić odcięcie i teraz to LM2 od A i abrakadabra odniesie sukces tylko raz. Przepraszam. Tak. A moglibyśmy jakby w terminalu zrobić, w tym zapytaniu zrobić przecinek i odcięcie? Już. Przecinek i odcięcie? W sensie, jak robimy na przykład LM1A abrakadabra i potem odciąć się. No dobra, spróbuję. Jest to LM1, LM2. No dobra.
ładuję ten LM. Tak. I LM1 to chyba się nazywało, a nawias. Tak, to znaczy kilka razy i teraz pan mówi tak, przecinek i odcięcie. No tak, to ma szansę. Aha, kropkę miałem. Tak, więc można to w ten sposób, jeżeli o to panu chodziło, to można to w ten sposób też zrobić. Tak, tak. Tak. Dobra, zmieniliśmy do prezentacji. No, teraz Sixtus, co teraz drobne różnicy między Sixtusem a SWI, że Sixtus i tak zoptymalizuje to LM, tak? To nie zawsze jest tym, czego chcemy, no, ale to jest taka różnica między Sixtusem a SWI Prologiem, ale może nie wchodźmy w to głębiej, bo chyba Państwo zresztą stosują SWI chyba w tym roku jest SWI. Dobra, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest negacja. Zasadniczo nie ma, znaczy tak, deklaratywnie patrząc, nie ma w prologu negacji, tak? No bo te klauzule hornowskie to są klauzule z najwyżej jednym literałem pozytywnym. Jeżeli byśmy chcieli mieć negację, to wprowadzilibyśmy więcej niż jeden literał pozytywny i to poszliśmy poza klauzulę Horna. Ale można negację zasymulować przy pomocy porażki, tak? Czyli można powiedzieć, że no negacja x to oznacza, że x, negacja któregoś p od x, znaczy, że p od x odniesie porażkę. Tak? I możemy sobie jakoś tą negację tak tylnymi drzwiami wprowadzić. Na przykład jeżeli potrafimy wiedzieć, no właśnie, tak? Chcemy powiedzieć, że dany cel wiemy szybko, że ten cel musi zawieść. Tak? No to na przykład, jak sprawdza, chcemy definiujemy predykat, że x jest bratem y, no to jak x jest kobietą, no to wykluczając jakieś tam, pomijając jakieś kwestie skomplikowanych przypadków, no to wiemy, że to odnosi porażkę, to chcemy, to możemy powiedzieć, odetnij pozostałe możliwości i odnieść porażkę. Tak? I ta kombinacja odcięcie i porażka właśnie może zostać zastosowana do zaimplementowania takiej negacji, ale nawet prolog ma wbudowany predykat backslash plus. Dlaczego plus? No otóż dlatego, że właśnie powiedziałem, że tak, że, o tych literałach pozytywnych i klauzula hornowskich, tak? To, co występuje po prawej stronie klauzuli Horna, to są literały wszystko negatywne, tak? Ten jedyny literał pozytywny występuje po lewej stronie. Czyli to plus, to backslash plus właśnie wprowadza literał pozytywny, tak? I, no ale to akurat to jest taka dygresja z tym plusem. Nazywa się backslash plus, tak? I backslash plus od x i backslash plus od x odnosi sukces wtedy, tylko wtedy, kiedy x zawodzi. Czyli na przykład jak zrobię, no właśnie, 1 równa się 1, to odniesie sukces. No jak się zapytam, zrobię nieprawda, że tak, to backslash plus od 1 równa się 1, false. Podobnie 1 równa się 2 odnosi porażkę, no to backslash plus 1 równa się 2 odniesie sukces. No i tak wygląda negacja. To tyle na dzisiaj. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję bardzo i do widzenia.